Dawno temu, tak gdzieś mniej więcej między ODST a Reach, jakiś spec z Microsoftu, jakiś ważny, jak powiedział, że chcieliby, wydawca by chciał, żeby Halo stało się jak te najpopularniejsze marki w segmencie AAA, które wychodzą co roku. Chcieliby, by Halo pojawiało się co roku. Można by powiedzieć, że jakoś tam na siłę im to wyszło, no bo jeżeli założymy, że na przykład Halo Wars jeszcze załapuje się na 2008, to mamy tak, 2007 Halo 3, 2008 Halo Wars, tutaj oczywiście cudzysłowie się udało, ODST 2009, Reach 2010, Halo 1 Anniversarka 11, w 12 było Halo 4, w 13 co było? W 13, za 13 może uznajmy, że było Spartan Assault, że coś się pojawiło z Halo w tytule, a w 14 to oczywiście Master Chief Collection, no i tam jeszcze kontynuacja wspomnianej gierki Twin Stick Shootera. No i w tym roku, 15, czekamy się Halo 5, więc można by powiedzieć, że jakoś ten plan udaje się zrealizować. Tak bardzo, bardzo na siłę, to nie są pełnoprawne, często zawsze duże gry, nie zawsze konkrety dostajemy, ale coś wychodzi co roku, co można zagrać. No i postanowiłem przyjrzeć się, ile możemy rzeczy przewidzieć na najbliższe lata. No oczywiście nie ma tego zbyt dużo, ale obliczyłem, że jakoś tak do 2018 roku możemy pewne założenia poczynić dla naszej serii Halo. No więc co się dzieje? 2015 jest oczywiście rokiem Halo 5 Guardians. W tym roku wychodzi kolejna duża część serii, środkowa odsłona trylogii. To jest bardzo ważne wydarzenie, wszyscy oczywiście na to czekamy, wszyscy będziemy w to grać. Dalej jest 2016 rok i co by mogło wyjść w 2016 roku, to oczywiście nie możemy być tego pewni, ale mam takie założenia. Chodziły plotki, jakoby Free for Free Industries szukało gościa, który pokieruje procesem powstawania nowej gry, która nie będzie częścią trylogii Master Chiefa. Niektóre miałaby wyjść właśnie w 2016 roku. To jest bardzo daleki strzał z mojej strony, ale założyłbym, że będzie to tym razem pełnoprawna, duża odsłona gry, która nie będzie ani właśnie częścią trylogii, ani jakimś małym badziewiem w stylu reedycji starej gry, albo kolejnego Twin Stick Shootera Spartan coś tam, ale założyłbym bardziej coś w stylu ODST albo Reach. Bardzo trzymam za takie rozwiązanie kciuki, no bo z chęcią bym przyjął jakąś odskocznię od tej super poważnej, super epickiej opowieści Master Chiefa, którą teraz Microsoft roztacza. W 2017 roku cóż się możemy spodziewać? No, w 2007 roku, na początku mojej wyliczanki, było Halo 3, czyli minie 10 lat od momentu wydania Halo 3 i nie mam pojęcia, co z tym zrobi Microsoft. Wiadomo, doczekaliśmy się reedycji, anniversary, edycji Combat Evolved oraz dwójki, no i zakładałbym, że coś tam planuje też dla trójki, nie wiem co to może być. Możemy chyba śmiało zakładać odnowienie graficzne, tyle że to jest wiadomo gra z Xboxa 360, więc ona nie wygląda jeszcze jakoś tragicznie w porównaniu do jedynki i dwójki, ale gdyby to rozbudowano jakoś tak na poziomie Xboxa One, zamieniono silnik, gdyby spec od przemieniania tych gier, czyli studio Saber Interactive zrobiło coś takiego naprawdę widowiskowego, naprawdę fajnego na poziomie generacji, którą mamy obecnie, to byłoby całkiem nieźle. A co świadczy przeciwko? No są oni w tej chwili zajęci robieniem Halo Online. Nie wiadomo na jak długo im to zajmie produkcja tego sieciowego komponentu, no ale pamiętajmy, że to jest silnik Halo 3, czyli już można powiedzieć pracują nad czymś związanym z Halo 3. Wiadomo, jeżeli gra wyjdzie Halo Online, zostanie udostępnione oficjalnie, będzie miało premierę tą. Jak każda gra free-to-play, będzie trzeba zapewnić tej grze jakieś wsparcie, jakieś patche, jakąś dodatkową zawartość i na pewno będą na tym siedzieć. Pytanie, czy będą na tyle bardzo zajęci, że nie będą w stanie zrobić wersji Halo 3 Anniversary. To by był bardzo fajny pomysł. Ja nie wiem, czy byłbym jakoś mocno zainteresowany tym pakietem, no bo oczywiście przeciwko temu świadczy udostępnienie Halo 3 w pakiecie Master Chief Collection. Tam dostaliśmy oczywiście tylko i wyłącznie grafikę Full HD, rozdziałkę oraz 60 klatek na sekundę, więc można by powiedzieć, że będą to wydania, które z sobą konkurują. Tym bardziej, że remake'i jedynki i dwójki Halo ukazywały się na innych konsolach niż oryginały, a trójka można powiedzieć, że w swojej pierwotnej prawie wersji jest już na Xboxie One, więc to by było takie trochę dyskusyjne, ale ja jednak uważam tę opcję za bardzo prawdopodobną. Na 2018, wtedy minie 3 lata od premiery Halo 5 Guardian, jestem praktycznie na 100% pewien, że na wtedy
343 Industries i Microsoft planują wydanie Halo 6, czy to z podtytułem, czy bez, no ale to będzie zwieńczenie tej drugiej trylogii Reclaimera. I być może wtedy się jakoś może na dłuższy czas pożegnamy z Master Chiefem. To jest, uważam, więcej niż pewne, no bo nie zakładam w obecnie jakieś takie stadium produkcji takiej wysokobudżetowej gry, to jest 2 lata. Tak było przez całą poprzednią generację, teraz dają się te czasy trochę wydłużać. No i myślę, że 3 lata to będzie jakiś taki czas, kiedy oni sobie to założą, a jeżeli nie, jeżeli to wydłużą do 4, co mi się wydaje wątpliwe, no to nie ma szansy, żebym teraz przewidział, co się wydarzy w 2018 roku, jeżeli nie Halo 6. Ale taki jest mój strzał. To są oczywiście bardzo niepewne informacje, to są bardziej moje przewidywania, to jak ja czuję, co możemy zagrać w najbliższych latach i to bardziej niż jakieś takie bardzo wiążące sprawy, mają to być coś w stylu rozpoczęcia być może dyskusji na ten temat, czego możemy się spodziewać, co byśmy chcieli zobaczyć w serii Halo przez najbliższe 3-4 lata. Teraz dzięki za uwagę i na razie. The events which forged this bomb.